Kto najwięcej strzeli do mnie? Od 3 lat Legnickie Koło Związku Dużych Rodzin 3+ organizuje projekty dedykowane właśnie rodzinom. Dotychczas były imprezy rekreacyjne, często pod chmurką, a także m.in. zróżnicowane tematycznie warsztaty. Tym razem czas na strawę dla zdrowego ducha w zdrowym ciele. Czeka nas 18 wydarzeń. Spośród tych wszystkich 18 wydarzeń połowa to będą wydarzenia sportowe. Na największym obiekcie sportowym krytym w Legnicy, także nie straszny nam deszcz, śnieg. Cykl sportowych Sobót rusza już w tę najbliższą, 15 października. Pierwsze atrakcje od godziny 15 na obiekcie Akademii Piłkarskiej Juventus. Jak zapowiadają organizatorzy, sportowych atrakcji nie zabraknie. Będą zaproszone różne kluby nasze legnickie sportowe, które ochoczo przyjęły zaproszenie i chcą też krzewić sport w Legnicy, więc będzie się działo. Będzie kilka dyscyplin, około 10 dyscyplin sportowych tutaj w jednym miejscu, w jednym czasie przez te 2 godziny. A wśród dyscyplin także te z pozoru nieco mniej przystające do najpopularniejszych rodzinnych zdrowych aktywności. Można będzie zatem przekonać się, czy nawet zakochać w boksie. Chcielibyśmy pokazać ludziom, że to nie tylko bójki, że to nie tylko krew. Widzisz pozycję bokserską? Patrz, nóżkę jedną. Do tyłu. O. Patrz, jaka pozycja bokserska. Całe rodziny można w to angażować i wszyscy razem mogą ćwiczyć. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Organizatorzy gorąco zapraszają zainteresowanych, w szczególności rodziny, nie tylko te duże. Czas zatem na sportowe soboty.